Do meczu z Orłem piłkarze Energii przystępowali z jednym prostym założeniem – wygrać i dopisać sobie kolejne 3 punkty. By nie stracić kontaktu z czołówką, nasz zespół nie mógł pozwolić sobie na kolejną wpadkę. Te zresztą nie zdarzają się Energii na własnym stadionie. 4 mecze i 4 wygrane. Między innymi to stawiało gospodarzy w roli faworytów. Rywale byli jednak w identycznej sytuacji. Podobnie jak Energia, Orzeł miał przed meczem 14 punktów i zajmował 6 miejsce w tabeli. Gospodarze przystąpili do meczu bez narzekającego na drobny uraz Eugeniusza Kołodziejczyka i pauzującego za czerwoną kartkę bramkarza Michała Domańskiego. Do składu powrócił natomiast nieobecny w 2 poprzednich meczach Bartosz Zawadzki. Poza nim w wyjściowym składzie znaleźli się Emil Piaseczny, Mateusz Matysiak, Wojciech Kupiec, Patryk Walasek, Łukasz Szary, Artur Strąg, Maciej Woźniak, Andrzej Kalinka, Mateusz Majewski i Daniel Ciupiński. Orzeł, podobnie jak większość zespołów goszczących na Sportowej, nie nastawiał się na otwartą grę. Goście woleli przede wszystkim strzec dostępu do własnej bramki. Taka taktyka nie była oczywiście po myśli naszego zespołu, który Barceloną nie jest i w ataku pozycyjnym, jak zresztą niemal wszystkie polskie drużyny, nie czuje się najlepiej. Bardzo wyraźna optyczna przewaga Energii nie przekładała się na wynik. Nasz zespół prowadził grę, ale klarownych sytuacji, tzw. setek, w pierwszej połowie nie stworzył. Z drugiej strony obrona, która nie miała w pierwszej połowie zbyt wiele pracy, nie popełniła błędu, który mógłby skutkować dogodną sytuacją dla rywali. Do przerwy ponownie bez bramek, ponownie, gdyż to już 5 z rzędu, a licząc z pucharem 6 mecz Energii, w którym piłkarze schodzą do szatni przy stanie 0-0. W pierwszej połowie drużyny przyjeżdżają, są nastawione przeważnie, gdy grają z nami tutaj, jeszcze na tym dobrym, dużym boisku. Są przeważnie ustawione defensywnie i są ciasno ustawieni, ciężko jest coś wcisnąć, próbujemy bokami, środkiem, no ale niestety nie udaje się, ale w drugiej połowie nadrabiamy. Początek drugiej odsłony dawał nadzieję, że obraz gry, a przede wszystkim wynik, szybko ulegnie zmianie. Kozienniczanie stworzyli 2 świetne sytuacje. Najpierw z wolnego dośrodkował Zawadzki. Kupiec grał głową, ale nie było nikogo, kto by z najbliższej odległości wepchnął piłkę do siatki. Zaledwie kilkadziesiąt sekund później po dośrodkowaniu Szarego główkował Kupiec, ale zarówno jego strzał, jak i dobitkę Wasilewskiego instynktownie obronił Bartosz Stąpur. Kolejną sytuację gospodarze mieli w 56 minucie. Z wolnego Zawadzki i Orła ponownie przed utratą bramki ratuje golkiper. Przewaga Energii nie malała, ale w kolejnych minutach gra przypominała to, co oglądaliśmy w pierwszej połowie. Wszystko układało się do 16 metra, po czym brakowało ostatniego, dokładnego podania. Przyjezdni rzadko gościli pod bramką Piasecznego, co nie znaczy, że nie mieli sytuacji, po których powinni prowadzić. W walce o górną piłkę zderzyli się nasi stoperzy Walasek i Kupiec. Do bezpańskiej piłki dopadł Kacper Michalski. Uderzył z 16 metrów i tylko refleksowi bramkarza Energia zawdzięcza fakt, że na 20 minut przed końcem nie przegrywała 0-1. Piaseczny błysnął także w 81 minucie, kiedy fantastycznie obronił strzał głową z 5 metrów Sebastiana Stąpura. Kiedy wydawało się, że obie drużyny po zmarnowaniu kilku sytuacji ostatecznie podzielą się punktami, jeszcze raz ruszyli do przodu nasi zawodnicy. Wprowadzony w 62 minucie za Majewskiego Damian Stanisławski przestrzelił z 3 metrów po dobrej wrzutce Szarego. Okazję do rehabilitacji pomocnik miał raptem 2 minuty później. Strąg do Ciupińskiego, ten wycofuje do Kalinki. Kapitan Energii doskonale do pozostawionego bez krycia Stanisławskiego, który tym razem się nie myli. Na 5 minut przed końcem regulaminowego czasu gry gospodarze dopięli swego. Co ciekawe, strzelec, jak się później okazało, zwycięskiej bramki jeszcze wiosną grał właśnie w Orle Wierzbica. Na boisku nie ma jednak miejsca na sentymenty. Bardziej podchodzę do tego bez jakichś większych żadnych tam emocji, no po prostu były klub i tyle. No udało się strzelić, to jest najważniejsze, z tego się cieszę, bo 3 punkty nam w naszej sytuacji musieliśmy dzisiaj wygrać, bo takie było założenie przed meczem i to osiągnęliśmy. W końcówce piłka wyraźnie szukała Stanisławskiego. Mógł pokusić się o drugą bramkę, ale tym razem lepszy był Stąpur. A także zapisać na swoim koncie asystę, gdy zagrał do Kalinki, a ten uderzył jednak wprost bramkarza. Przyjezdni w ostatnich minutach musieli poluzować szyki obronne i szkoda, że nasz zespół tego nie wykorzystał. No tak, wiadomo, nie wszystko zawsze da się wykorzystać. Fajnie, że tę sytuację stworzyliśmy. No mówię, udało mi się strzelić bramkę dzięki zespołowi, całej postawie drużyny, bo tu każdy na to zwycięstwo ciężko pracował, wybiegał to. Trener dał mi szansę, myślę, że to w jakimś tam stopniu mu się za to odwdzięczyłem i tylko należy się z tego cieszyć. Mimo słabej pierwszej połowy i kilku niewykorzystanych sytuacji po przerwie, fakty są takie, że kozienniczanie zdobyli jedną bramkę więcej niż rywale i zupełnie zasłużenie wygrali 5. kolejny mecz u siebie. Teraz czekają ich 2 wyjazdy.
do Józefowa oraz do Grójca. Już najwyższy czas, by odczarowali boiska rywali, bo 2 punkty w 5 meczach to zdecydowanie za mało. Mam nadzieję, że tak, oczywiście, no wiadomo, trzeba będzie tam powalczyć, bo to oczywiście przeciwnik nie położy się na boisku, nikt tam nie będzie leżał, trzeba będzie dużo biegać przede wszystkim. Ten poziom tutaj na czwartej ligę, wiadomo, trzeba naprawdę dużo biegać i myślę, że sytuację stworzymy, strzelimy jakieś bramki, wywieziemy 3 punkty, no, trzeba z takim podejściem podchodzić do tego.